z uwagi na to, że czas nagli, wielkimi krokami zbliża się termin wyborów samorządowych. Wielokrotnie pytani o tak zwane jedynki na poszczególnych osiedlach, chciałbym zacząć dzisiejszą konferencję od przedstawienia właśnie tych osób, które będą u nas miały numer 1 na listach do Rady Miasta z poszczególnych osiedli. Wspominałem na poprzedniej konferencji o Paulinie Świtalskiej, która jest numerem 1 na Śródmieściu, czyli okręg numer 1. Paulina, przepraszam bardzo, ja w jej imieniu przepraszam, ponieważ dzisiaj ma zaliczenie praktyk studenckich w Łodzi. Także dla niej bardzo ważne spotkanie, bardzo ważna sytuacja i nie jest obecna, ale była w sobotę na spotkaniu i będzie w sobotę na spotkaniu na ulicy Żwirowej 1 na naszym spotkaniu z mieszkańcami o godzinie 16. To byłby okręg numer 1, Śródmieście, Paulina Świtalska. Okręg numer 2, Kazimierza Wielkiego i Zawiśle. Kolega z mojej lewej strony, Łukasz Durma. Okręg numer 3, Małe Południe. Agnieszka Wawrzyniak po mojej prawej stronie, koleżanka. I okręg numer 4, Duże Południe i Michelin. Jeżeli Państwo pozwolą, z numeru 1 wystartuje Jacek Lebiedziński. I okręg numer 5, Zazamcze, pan Wojtek Prokopowicz. Także to są jedynki Komitetu Wyborczego Wyborców Mieszkańcy Włocławka w tegorocznych wyborach samorządowych ogłoszonych na dzień 16 listopada 2014 roku. Myślę, że jeżeli są pytania do jedynek bądź do kandydatów na radnych Rady Miasta, to bardzo proszę, ponieważ jeszcze później chcielibyśmy przedstawić, jakby odnieść się do bieżących wydarzeń, które dzieją się we Włocławku. Jeżeli można, to bardzo proszę, gdyby pan Łukasz ewentualnie opowiedział o sobie, bo myślę, że ma co mówić. Witam Państwa. Nazywam się Łukasz Durma. Jestem studentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Włocławku. Jestem przewodniczącym samorządu studenckiego na uczelni. W komitecie jestem dlatego, że ponieważ moje poglądy są bardzo zbliżone do idei pana Jacka, a gdy zostanę radnym, będzie nam się lepiej rozmawiało, gdy będę rozmawiał z osobą, które poglądy są bardzo zbliżone do pana Jacka. Chcę, żeby Włocławek nie był skansenem dla ludzi, tylko żeby był miastem, gdzie ludzie młodzi będą zostawać, a nie emigrować, ponieważ sam jestem młody i chcę tu zostać do końca życia. Chcę, aby na każdym osiedlu powstały małe ośrodki kultury, gdzie będą mogły ludzie młodzi organizować różne rzeczy dla siebie, na przykład jakieś happeningi, czy na przykład jakieś kursy, a nie na przykład tak jak jest teraz, jakiś moloch powstaje, taki jak Centrum Kultury Browar B, gdzie dostęp do tego browaru jest bardzo ograniczony, bo w środku tygodnia jest praktycznie zamknięty, no i nie można tam się dostać. Będąc w Radzie, chciałbym mieć wpływ na poczynania w naszym mieście. I mam nadzieję, że jeśli pan Jacek Lebiedziński zostanie prezydentem, a tak się stanie, to będziemy naprawdę mocną władzą w tym mieście. Ja bardzo dziękuję. Myślę, że mówię, no młodych ludzi w Radzie Miasta brakuje, młodych ludzi potrzeba. Łukasz podjął tutaj decyzję, że zostaje we Włocławku, studiuje we Włocławku. Z Włocławkiem wiąże swoje nadzieje, wiąże swoją przyszłość. Ja myślę, że tak znaczące grono osób będzie kandydowało do Rady Miasta,
że my ze swojej strony, ludzie już powiedzmy dojrzali, ludzie z doświadczeniem, obiecujemy wszelkiego rodzaju wsparcie i wszelkiego rodzaju pomoc właśnie włocławskim studentom, którzy no, jak sami widzimy, no są na margines życia kulturalnego, życia społecznego troszeczkę spychani przez obecną władzę. Macie Państwo przykład chociażby po juwenaliach, a można porównać koszty włocławskich juwenali i można porównać pieniądze przeznaczone na juwenalia właśnie w innych miastach. Jak to jest organizowane? Jak jest organizowana pomoc dla studentów? Przecież to oni będą, nie oszukujmy się, oni będą za jakiś czas rządzić tym miastem. Osoby właśnie w wieku Łukasza będą sprawować tutaj najwyższe funkcje. To dla nich mamy budować to miasto. Dla nich i dla ich dzieci. Emerytom, rencistom należy się pełen szacunek, należy się godne życie, ale musimy pamiętać, im też musi ktoś na starość podać szklankę wody. Kto to zrobi, jeżeli wszyscy młodzi wyjadą z Włocławka? Zrobią to właśnie młodzi ludzie. Proszę bardzo, czy jeszcze do kogoś? To było pytanie, żeby tak scharakteryzować chociaż w dwóch zdaniach poszczególne osoby, które będą kandydowały z jego jedynki. Pani Agnieszka Wawrzyniak. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Agnieszka Wawrzyniak. Ukończyłam 41 lat, mieszkam i pracuję we Włocławku. Z wykształcenia jestem pedagogiem, ukończyłam również studia podyplomowe na Wydziale Prawa, Ekonomii, Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłam również pośrednictwo w obrocie nieruchomościami na Uniwersytecie Warszawskim. Mam ogromne doświadczenie w zarządzaniu. Od 2003 roku prowadziłam firmę spółkę SA, Zakład Pracy Chronionej. Obecnie i ciągle jestem w zarządzie, jestem prezesem zarządu spółki ZO, w tej chwili Admiral spółki ZO. Również udzielam się społecznie w Stowarzyszeniu Krajowe Forum Samorządowe, oddział Włocławek, jestem tutaj prezesem i ze względu właśnie na swoją działalność społeczną rozpoczęłam od pewnego momentu również działalność związaną z pracą społeczną we Włocławku, pomocą związaną z osobami niepełnosprawnymi, jak również osobami starszymi. Udzielamy się jako stowarzyszenie, pomagamy, uczestniczymy również w przygotowaniu i pomocy osobom starszym i osobom nieradzącym sobie w sytuacji prawnej związanej z nieruchomościami. Pomagamy wyprowadzać sprawy związane z zadłużeniami, jak również sprawy związane z dziedziczeniami, wszystko co jest związane z sprawą związaną z jakimiś kłopotami takimi prawnymi. Z panem Jackiem współpracujemy od praktycznie 2013 roku i jest naszym świadomym wyborem, popieranym przez nas wszystkich jako działaczy Krajowego Forum Samorządowego, również z Bydgoszczy i z Inowrocławia, na kandydata we Włocławku, na kandydata na prezydenta. Okay. Wojciech Prokopowicz, LAS 36. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie w mieście, w ostatnim czasie zaangażowałem się w działalność Miejskiej Rady Pożytku Publicznego. To jest moje inicjatywy. Na wiosnę tego roku przeprowadzone zostały największe konsultacje dla organizacji pozarządowych. W związku z tym przedłożyłem też obywatelski projekt uchwały do Miejskiej Rady Włocławka. Mam nadzieję, że zasadniczo zmieni się sposób relacji między gminą, miasto Włocławek a organizacje pozarządowe. W moim przekonaniu funkcjonowanie miasta mogłoby zasadniczo inaczej wyglądać, jeżeli całe mnóstwo zadań przekaże się do organizacji pozarządowej. Wówczas te zadania realizowane dużo bardziej efektywnie. O tym będę mówił w trakcie kampanii wyborczej.
przekonaniem, że oprócz tych elementów jako przedsiębiorca będę również promował lokalny styl życia. W moim przekonaniu będę kontynuował kilka przedsięwzięć, które rozpocząłem wcześniej, o tym, żeby starać się promować tutaj nasze przedsiębiorstwo, żeby ci ludzie, którzy działają na naszym rynku, mieli gwarancję bytu dla dobra swojego i lokalnej społeczności. To by było na tyle. Woli może uzupełnienia. Jacek Lebiedziński, 48 lat, dwójka dzieci, syn, córka, od 89 roku zaangażowany w prowadzenie działalności gospodarczej, aż do roku 2011, do momentu, kiedy Andrzej Pałucki mnie poprosił o zajęcie funkcji asystenta. Wtedy działalność zlikwidowałem gospodarczą. W chwili obecnej pomagam mojej żonie w prowadzeniu działalności gospodarczej, bo takową prowadzi. Cóż mogę powiedzieć też o sobie? No, od 2010 roku, w momencie, kiedy zaangażowałem się w wybory na prezydenta, wybory samorządowe, zacząłem, powiem Państwu szczerze, tak naprawdę interesować się dopiero, co dzieje się z miastem, jak są wydawane pieniądze, w którym kierunku one idą. Miałem mnóstwo pomysłów na Włocławek. No niestety nie zostały one wykorzystane. Nie wiem dlaczego, nie wiem z jakich przyczyn. Czy być może przyczyną było to, że nie wstąpiłem do Sojuszu Lewicy Demokratycznej i nie zasiliłem jakby tej partii. Andrzej Pałucki spotkał się w ciągu 12 miesięcy ze mną dosłownie dwukrotnie. Nie mieliśmy nawet czasu rozmawiać o tych moich planach i pomysłach na Włocławek. Ja myślę, że prezydent miasta powinien być takiego z prawdziwego słowa znaczeniu menadżerem. Powinien reagować. Ja uważam za olbrzymi błąd, bo powiem tak, no pierwsza kadencja Andrzeja Pałuckiego była na dość wyrównanym poziomie, ale druga kadencja od 2010 roku do 2014 to można powiedzieć taka jazda w dół z wydawaniem pieniędzy. My jako podatnicy, jako włocławscy, jako mieszkańcy Włocławka wpłacamy pieniądze do budżetu. Jest ich no, znaczna część, ale to co zaczął robić Andrzej Pałucki od 2011 roku z wydawaniem tych naszych pieniędzy, no przeszło moje bynajmniej najśmielsze oczekiwania. Jeszcze raz powtórzę, każdy głupi potrafi wydać 750 milionów. Tylko nie każdy potrafi do budżetu miasta pieniądze wprowadzić. Także no stąd moja decyzja o ponownym kandydowaniu, o stworzeniu przy pomocy moich przyjaciół, znajomych Komitetu Wyborczego Wyborców Mieszkańców Włocławka, i chcemy wziąć po prostu odpowiedzialność za to miasto. Mamy pomysły, jesteśmy kreatywni, jesteśmy młodzi, myślę, jesteśmy silni tym, że jesteśmy nie zobowiązani dyscypliną partyjną. Mieliśmy tego wiele przykładów, mamy dzisiaj na scenie włocławskiej tego typu przykłady, że osoby, które jakby powinny być kandydatem naturalnym chociażby partii rządzącej, dzisiaj SLD, takim naturalnym kandydatem myśleliśmy wszyscy w naszym gronie, że jest Jacek Kuźniewicz, no niestety został jakby pozbawiony nadziei, pozbawiony złudzeń. Kto następny? Proszę zauważyć, że stara tak zwana gwardia SLD dzisiaj, czy pan Pałucki, czy pan Wawrzonkowski, czy pan Raczyński, nie wychowała sobie młodego pokolenia, które mogłoby ich na tych funkcjach zastąpić. Proszę zwrócić uwagę, ja chciałbym Państwu też zwrócić uwagę na to, że najważniejszą osobą w mieście to nie jest Andrzej Pałucki. Najważniejszą osobą decyzyjną w mieście jest przewodniczący Rady Miasta,
pan Wawrzonkowski, który nigdy nie zabrał głosu publicznie, nie zwołał konferencji, nie powiedział, jakie są plany Rady Miasta, jak możemy wydawać pieniądze, jak możemy zarabiać pieniądze, jak miasto może tworzyć miejsca pracy. Bo proszę nie słuchać, jest to głupotą mówienie przez prezydenta Andrzeja Pałuckiego, że prezydent nie ma wpływu na tworzenie miejsc pracy. Ma i to ogromne, zapewniam państwa. Ja jako prezydent podejmuję się takiej odpowiedzialności, mam wpływ na tworzenie miejsc pracy i takie miejsca pracy, chociażby w partnerstwie publiczno-prywatnym we Wrocławku, będę tworzył. Ja powiedziałem we wcześniejszym wywiadzie, mam taką głęboką nadzieję, do 2018 roku bezrobocie we Wrocławku powinno spaść poniżej 10%, ale potrzeba nam menadżera. Bardzo proszę o pytania. Panie kandydacie, proszę powiedzieć, bo to mnie intryguje. Zaskoczeniem było to, że były konkurent prezydenta w wyborach nagle zostaje jego asystentem, więc na samej nazwie wynika, że jest to funkcja osoby jednej z najbliższych z grona rządzącego ratusza. W którym momencie uznał pan, że jest to ścieżka fałszywa, że, cytując klasyka, nie idę tą drogą? Nie idę tą drogą. Pierwsza próba, która została przeze mnie podjęta i której się jakby podjąłem, było stworzenie administracji zasobów mieszkaniowych. To jeszcze wtedy tak się nazywało. Dostałem, proszę państwa, takie pełnomocnictwa, że byłem w stanie sam, jednoosobowo powołać i pracowników, i tą służbę, i tą spółkę, i przejąć administrację zasobami komunalnymi. Wszystkimi mieszkaniami, lokalami handlowymi, działkami, innymi takimi rzeczami. W momencie... bodajże minęły 2 miesiące. Aha, jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Zacząłem działać w momencie, kiedy Andrzej Pałucki wyjechał wtedy na urlop. To był miesięczny urlop, bodajże po Indiach. Ja naprawdę, nikt wtedy nie mógł mi jakby okroić moich pełnomocnictw. Miałem ogromne grono osób, które chciały zasilić administrację zasobów mieszkaniowych. Byli to ludzie przede wszystkim z doświadczeniem. Gdzieś po 2 miesiącach od powrotu Andrzeja Pałuckiego z urlopu nastąpiło takie działanie. Moje pełnomocnictwa zaczęły być stopniowo okrajane. Tak jak mogłem powołać cały zespół administracji zasobów komunalnych, liczyłem gdzieś na około może 15-16 osób, to grono powinno liczyć według moich planów i założeń. Zostało mi pełnomocnictwo odebrane do 6 osób, następnie do 3 osób, które mogę zatrudnić. Następnie zostałem pozbawiony możliwości ingerencji w to, jakie osoby mają w administracji zasobów komunalnych pracować. To był taki już pierwszy niuans, no ale mówię, no nie znałem do końca Andrzeja Pałuckiego. Mówię OK, ponieważ Andrzej Pałucki w momencie, kiedy zaprosił mnie po raz drugi chyba na spotkanie, powiedział: mam dla pana inne zadanie w postaci, z uwagi na to, że idzie tak zwana ustawa śmieciowa, czy nie podołałby pan się, nie podjąłby pan się tego zadania i zostawił AZK, ponieważ no, mamy swoje osoby, osoby z bliższego grona, które powinny tą spółkę tworzyć. Podjąłem się, już szybko tłumacząc, podjąłem się zadania i stworzenia jakby schematu wprowadzenia tak zwanej ustawy śmieciowej. Zostawiając AZK, mówię OK, być może są inne plany prezydenta co do stworzenia tej spółki. W momencie, kiedy 6 miesięcy zajmowałem się i stworzyłem naprawdę dobry harmonogram, być może będzie czas, poznacie państwo mój harmonogram. Mało tego, harmonogram, który stworzyłem odnośnie wprowadzenia ustawy śmieciowej, był zaakceptowany, proszę państwa, przez Andrzeja Pałuckiego, bo była tam pieczątka na tym harmonogramie. Pan zastępca Jacek Wojciechowski przyniósł mi po dwóch bodajże miesiącach zaakceptowany harmonogram wprowadzenia ustawy śmieciowej. I tak chyba do marca
tkwiłem przy tym swoim harmonogramie z nadzieją, że ustawa śmieciowa zostanie wprowadzona prawidłowo z dniem 1 lipca 2012 roku. Ale cóż, w styczniu pan prezydent wydaje zarządzenie. Zarządzenie, powołując zespół tym zarządzeniem do wprowadzenia ustawy śmieciowej. Proszę sobie wyobrazić, to był szok i wtedy już powiedziałem dosyć tego. Było tam 7 bądź 8 osób wyszczególnionych z Urzędu Miasta, łącznie z sekretarzem Urzędu Miasta Włocławek. Nie było tam mnie. Nie było tam ani mojego imienia, ani nazwiska na tej liście, na liście tych 8 osób. Więc powiedziałem wtedy już dosyć, nie dając satysfakcji rozwiązania umowy, dostałem 14-dniowy okres wypowiedzenia, bo wiedziałem, że wtedy już coś nie tak. No coś nie tak. Jeżeli powołuje mnie się na asystenta w drugiej kolejności dając mi, czy w drugim podejściu dając mi możliwość tworzenia programu, harmonogramu wprowadzenia ustawy śmieciowej, następnie zarządzeniem powołuje się zespół 8-osobowy, w którym no niestety miejsca dla mnie nie ma. To spowodowało. Ja jeszcze wrócę może do samego początku, panie redaktorze, 2010 rok. Ja przypomnę, dlaczego poparłem Andrzeja Pałuckiego, tak? Były chociażby 2 szybkie punkty. Jeżeli państwo mogą, to będą pamiętać, jeżeli nie, to przypomnę. Lewoskręt. Proszę o tym też pamiętać. Lewoskręt z POW. Dzisiaj możemy w trasę, w tak zwaną jedynkę, skręcać z POW w lewą stronę. To zrobił Jacek Lebiedziński w 2010 roku. To był jeden z głównych postulatów, o które poprosiłem Andrzeja Pałuckiego. Jeżeli chce mojego poparcia, musi wykonać lewoskręt. Andrzej Pałucki wykonał to w ciągu paru dni. Jeszcze przed drugą turą wyborów. Drugim tematem było zniesienie strefy płatnego parkowania. No też czekałem, ponieważ Andrzej Pałucki powiedział, że no na pierwszej bądź kolejnej sesji Rady Miasta od razu podejmie ten temat i zgłosi likwidację strefy płatnego parkowania. Nie zrobił tego do tej pory. Także no tyle może o współpracy mojej z Andrzejem Pałuckim. Powiem państwu taką, mówię, no też ciekawostkę, bardzo ważną kwestię, gdzie możecie też ewentualnie zapytać. Strefa płatnego parkowania to są przychody. Miasto, Urząd Miasta chwali się, że zdobywa jakieś tam pieniądze i może je wydać. Proszę państwa, proszę pamiętać, strefa płatnego parkowania to olbrzymie koszty, których niestety nam bynajmniej do dnia dzisiejszego też nie udało się ustalić. Proszę zwrócić uwagę, gdzie przy prywatnych posesjach kiedyś my jako właściciele czy właściciele prywatnych posesji musieliśmy sprzątać, omiatać, sypać solą i piaskiem w czasie zimy chodniki. W momencie, kiedy decyzja powstała o stworzeniu strefy płatnego parkowania, te wszystkie obowiązki przejęła gmina miasto Włocławek. Nie macie państwo podanej tej kwoty, ile gmina zbiera pieniędzy ze strefy płatnego parkowania, a ile wydaje na odśnieżanie, omioty i utrzymanie porządków właśnie w strefie płatnego parkowania. Może się okazać, że wychodzimy na zero, bądź jeszcze do strefy płatnego parkowania dopłacamy. Dzisiaj mój pomysł na strefę płatnego parkowania przede wszystkim zwolnić tak zwane karty zerowe dla osób mieszkających w strefie płatnego parkowania. Bo o tych osobach zapomniano. Urząd Miasta zupełnie zapomniał. Są osoby, które borykają się, a mieszkają w strefie płatnego parkowania, nie mają miejsca, nie mają gdzie zaparkować albo muszą za to płacić. Państwo, jeżeli założymy optymistyczną dla Komitetu tezę, że Komitetowi uda się wprowadzić swoich przedstawicieli do Rady Miasta, można pokusić się o taką prognozę, że jednak Komitet nie będzie miastem rządził, w każdym razie no samodzielnie. Najprawdopodobniej dojdzie do konieczności zawarcia koalicji, sojuszy, przyjaźni. Proszę powiedzieć, z kim państwo chcieliby i dlaczego współrządzić, jeżeli faktycznie ta dobra dla państwa wizja, czyli wprowadzenie ludzi do Rady, się ziści? Z mieszkańcami Wrocławka. Oczywiście, ale z którymi ich przedstawicielami?
przedstawicielami w Radzie. Właśnie to jest ta bolączka miasta, że miasto dzieli się na powiedzmy pewnego typu ugrupowania, takie jak SLD, takie jak Platforma, takie jak PiS. Myślę, że takiego, panie redaktorze, podziału nie powinno być, ale on jest, tak? Z racji tego, że jest no, taki podział nawet w Polsce i jakoś dziwnym zbiegiem okoliczności samorządy też się podzieliły na koalicję i opozycję. W momencie, kiedy wszyscy jesteśmy mieszkańcami Włocławka, radni siedzą po lewej, po prawej stronie, mają takie przekonania czy inne. Co tu mają do rzeczy przekonania, ja się pytam. Co tu ma do rzeczy dyscyplina partyjna? Pieniądze są nasze, wszystkich mieszkańców Włocławka i powinny być w mądry sposób wydatkowane, zagospodarowane. Z kim nas czeka koalicja? Z mądrymi. Myślę, że no, taka krótka odpowiedź. Kto będzie chciał realizować nasz program albo program, bo myślę, że wszyscy już będziemy musieli po niebawem ujawnić wszystkie swoje programy, tak, i zamierzenia. Który z programów będzie najbliższy, ten, temu jakby podamy rękę w koalicji. Temu podamy rękę, bo my uważamy, nie możemy się kłócić, nie możemy się wyzywać od antyrozwojowych, innych upośledzonych i tak dalej. Musimy razem współdziałać i współtworzyć to miasto. Każdą jego część. Na pewno nie dopuścimy do tego, żeby wysokie stanowiska w mieście były uzależnione od przynależności partyjnej. Jest to karygodne, jest to patologiczne, uważam, żeby w dalszym ciągu tak to trwało. Mają być młodzi, zdolni ludzie, przede wszystkim kreatywni, wykształceni pod kątem zajmowanego stanowiska. Za naszych rządów, może powiem tak brzydko, konkursy, czy jakby, no konkursy, tak powiem, staną się rzeczywiście konkursami. Będzie to rzeczywisty obraz. Mało tego, ja myślę, że konkursy, nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań, jeżeli zgodzą się osoby, które będą uczestniczyły w konkursach, żeby po prostu były transmitowane bądź nagrywane przez właśnie włocławskie media, ażeby wszyscy później mogli się zapoznać, jakie były pytania, kto przystąpił do konkursu i dlaczego komisja konkursowa wyłoniła daną osobę. Bo ja sam osobiście doświadczam dzisiaj ogromną niewiedzę osób piastujących wysokie stanowiska w Urzędzie Miasta, a nie posiadających absolutnie kwalifikacji bądź mizerne kwalifikacje do zajmowania tych stanowisk. Ponieważ no, tak to się stało, że po paru latach wygrywam w sądach administracyjnych, naczelnych sądach administracyjnych, rozprawy, które no, zostały zainicjowane przez właśnie podopiecznych Andrzeja Pałuckiego. W skrócie mówiąc, zwykle o koalicjach decydują wyborcy. Także opowiadanie o koalicjach przed wyborami jest karkołomne. Karkołomne, ale no, my się tego nie boimy, tak? My, mówię, dla nas liczy się przede wszystkim dobro mieszkańców, dobra współpraca. Będziemy chcieli od samego początku, jeszcze raz to zapowiadam, obniżyć opłaty i podatki lokalne. Tak jak już wspominałem, lokale, które są wolne co najmniej 2 lata, tak jak jest 3 maja, jak zauważycie Państwo, lokale stoją puste już latami. Będą całkowicie zwolnione od podatku od nieruchomości bądź symboliczną złotówkę za metr kwadratowy. Dzisiaj jest to kwota około 20 zł za metr kwadratowy rocznie tego podatku. Bzdurą było ogłaszanie, przepraszam, zniesienia podatku od lokali mieszkalnych w tych kamienicach. Ja Państwu podam taki przykład. Kamienica. Duża kamienica z 2 lokalami handlowymi. Załóżmy, lokal handlowy 200 metrów na dole, około 10-15 mieszkań na górze. Zwolnienie podatkowe od mieszkań jest to kwota około 600-700 zł rocznie, a od jednego lokalu jest to 4000. Tu jest taki zakamuflowana ta informacja idzie do mieszkańców Włocławka, że my nieraz się cieszymy. O, ktoś zwolnił kogoś z podatku, tak? Ale jakiego podatku? Bardzo mizernego. Nie na tym to polega. Dzisiaj trzeba bardzo mocnych, ostrych cięć, bardzo
jakby odważnych rozwiązań podejmować we Włocławku, żeby wyprowadzić to miasto chociażby na prostą. Mówię, no z przykładów mógłbym naprawdę mnożyć i jeszcze pomysłami tutaj sypać. Proszę o pytania, bo może... Mamy pomysł na również, bo wiem, dzisiejszym tematem było też budownictwo tak zwane komunalne. Również mamy pomysł na tego typu rozwiązania, tak? Żeby ewentualnie zapewnić w godziwe warunki, godziwy sposób życia we Włocławku poprzez właśnie budowanie bloków komunalnych, ale bloków komunalnych z prawdziwego zdarzenia. Absolutnie nie usłyszycie od nas Państwo słów, że będziemy budować bloki socjalne. A już niedorzecznością było wybudowanie tych dwóch bloków socjalnych w dawnym korycie rzeki Wisła. Dzisiaj powiem tak trochę, no i media zapomniały o tych dwóch blokach i sam Andrzej Pałucki zapomniał, że takie dwa bloki w dawnym dorzeczu Wisły postawił. Proszę zwrócić uwagę, to myślę, że przez naszą jakby informację zostały powstrzymane dalsze budowy bloków. Proszę mi wierzyć, tam było zaplanowanych 5 bloków socjalnych do wybudowania. Nie wiem, brzydko powiem, miało, nie wiem, być stworzone getto w warunkach, które nawet nie można nazwać ludzkimi, bo byłem tam wielokrotnie. Widziałem, co tam się dzieje latem, a również widziałem, co tam się dzieje zimą. Jaka jest Państwa recepta na problemy mieszkaniowe w Włocławku? To oczywiste, że we Włocławku brakuje tamtych mieszkań. Ludzie czekają w kolejkach przez dziesięciolecia. Jakie będą Państwa działania, aby ten problem zmniejszyć? Panie redaktorze, od 2010 roku, ja to miałem w swoim programie wyborczym w 2010 roku. Nie budujemy bloków socjalnych, budujemy mieszkania komunalne. Ładnie zlokalizowane, z infrastrukturą taką, żeby był autobus, żeby była szkoła, żeby było przedszkole, żeby był w niedalekiej odległości kościół, można powiedzieć. Do tych bloków zaprosimy mieszkańców z bloków dzisiaj tak zwanych komunalnych, których po prostu stać na polepszenie się warunków. Są osoby dzisiaj w zasobach komunalnych, które regularnie płacą czynsz, które dbają o swoje mieszkanie, ale być może już stać je na to, żeby część środków dopłacić do nowego mieszkania i do takiego bloku przenieść się. Wyglądałoby to w ten sposób. Wiecie Państwo, że ja też jestem zwolennikiem i jesteśmy zwolennikami tego typu, żeby z bonifikatą sprzedawać mieszkania komunalne. Jeżeli ludzie tam długo mieszkają, żeby te mieszkania z bonifikatą sprzedawać. Jeżeli będzie to przeniesienie się do nowego bloku, będzie w granicach 20, 30, 35 tysięcy złotych, osoba ze starego bloku komunalnego będzie ją na to stać, żeby dopłacić do nowego bloku, bardzo proszę, dokonamy, jako władze miasta, dokonamy takiej swoistej zamiany. Damy we władanie mieszkanie w nowym bloku, przejmując zasób tak zwanego mieszkania komunalnego w starym zasobie. Jako miasto mogłoby pozyskać w ten sposób, budując normalny blok z normalnymi warunkami, z kuchniami, z łazienkami, nie tak jak dzisiaj mówię, no, na ulicy Toruńskiej takie, można powiedzieć, hotele robotnicze. Z normalnymi warunkami bloki miasto pozyskałoby naprawdę dziesiątki, jak nie setki mieszkań rozrzuconych po całym mieście. Część z tych mieszkań, no bo sami Państwo wiedzą, że bloki socjalne, no jakby funkcjonują, mieszkania socjalne funkcjonują jeszcze w naszej rzeczywistości, byłaby przeznaczona właśnie na mieszkania socjalne. Tak, żeby dzieci rodzin, które ewentualnie będą w tych mieszkaniach mieszkać, które no, rodzicom się nie udało, nie rosły w przysłowiowym, jeszcze raz brzydko powiem, w przysłowiowym geście, tylko mogły się rozwijać między
normalnymi rodzinami. Takie są zasady na całym świecie tego typu budownictwa. Myślę, że u nas najwyższy czas to wprowadzić. Nie tworzyć zakrętów innych takich wielkich osiedli, ale można w inny sposób pozyskiwać mieszkania komunalne i socjalne. Miasto działki ma, miasto stać, żeby budować takie bloki. Powiem Państwu o jeszcze dwóch innych rzeczach, które ewentualnie zainicjowaliśmy. Jest to rozbiórka budynku ulica 3 Maja a Ruptunskiej. Rozbiórka ta została przeprowadzona nielegalnie. Otrzymaliśmy informację od inspektora nadzoru budowlanego, że nikt nie wystąpił o zezwolenie na rozbiórkę tego budynku. Uważamy, że jest to karygodne. W momencie, gdybyśmy mieli realny wpływ na władzę, prezydent ma taką możliwość, że w trybie administracyjnym sprząta taki kwadrat. Tak, nawet na prywatnej działce, w momencie, kiedy to grozi, zagraża życiu bądź zdrowiu, a tutaj ewidentnie ta ruina zagrażała życiu bądź zdrowiu, bo sam osobiście obserwowałem bawiące się w tych ruinach dzieci, ma możliwość posprzątania terenu, obciążając tą nieruchomość hipoteką. Kwotą, mówię, 20 czy 35 tysięcy złotych koszt posprzątania tego placu, wywiezienia tego gruzu, zrobienia porządku. Ale proszę zwrócić uwagę też, niewyobrażalne znowuż dla nas, strasznie dziwne, że prezydent nie podjął żadnych działań ani żadnej reakcji w momencie, kiedy ktoś bez zezwolenia rozbierał zabytek. Myślę, że odpowiednie służby się tym zajmą. Druga kwestia, przykro mi chyba poinformować, ale najprawdopodobniej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na jakiś czas zamknie wocławską przystań, ponieważ zostało również wszczęte postępowanie z uwagi na niebezpieczeństwo. Myślę, że przede wszystkim prezydent powinien dbać we Wocławku o bezpieczeństwo. Barierki na przystani miejskiej są jakby pozbawione wszelkiego rodzaju norm dotyczących bezpieczeństwa. Każdy z nas był, każdy widział i wie, że dziecko trzeba trzymać za rękę, idąc po tych barierkach, a nawet samemu, mówię, z takiej wysokości jest niebezpiecznie nawet patrzeć w dół. Ale mówię, zostało podjęte postępowanie administracyjne, zostało wszczęte w tej kwestii. Myślę, że Państwo też się niebawem dowiedzą o rozstrzygnięciach. Jeszcze jedno chciałbym Państwu zwrócić uwagę, drogim mieszkańcom, jeżeli mogę skorzystać z mediów. Proszę zobaczyć inwestycje we Wocławku. Wszyscy byliśmy świadkami uruchomienia, otwarcia tak zwanego stadionu. Proszę zwrócić uwagę tylko na wielkość inwestycji. Proszę to porównać. Widzieliśmy wszyscy stadion, byliśmy na tym stadionie, było otwarcie. Proszę przejść się na, można powiedzieć, tak zwane te hangary obite tymi sosnowymi listewkami, czyli wocławską przystań. Proszę Państwa, 36 milionów tu i 36 milionów tu. Gołym okiem widać ogrom inwestycji stadionu, a mizerność inwestycji wocławskiej przystani. Także na to też trzeba zwrócić uwagę. Proszę mi wierzyć, pieniądze trzeba umieć wydawać, a nie tylko wydawać, bo są.